człowiek jest wolny, ale naprzeciwko swojej wolności nie ma pustki, absurdu czy iluzorycznego świata. Naprzeciwko swojej wolności ma prawdę o drugim człowieku, o świecie, o tajemnicy Boga. I sumienie pozwala rozpoznać, że ta prawda znajdująca się naprzeciwko nas zawiera różnice między dobrem a złem. Te różnice sumienie pozwala poznać i według niej podejmować decyzje.